Ochotnicze straże pożarne z terenu miasta i gminy Nowa Dęba sprawdziły się podczas zawodów sportowo-pożarniczych. W tym roku zorganizowane zostały na stadionie w Jadachach. Zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym zazwyczaj odbywają się raz w roku. W tegorocznych zawodach sportowo-pożarniczych zorganizowanych w Jadachach wzięło udział 8 męskich drużyn pożarniczych, 3 kobiece, 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców i 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt. W tej chwili jest bardzo dużo młodzieży zainteresowanych taką działalnością jakby sportową, także w najbliższym czasie na przykład OWSP Jadachy przybyło 35 dzieci. Jakie umiejętności mogli sprawdzić strażacy ochotnicy podczas zawodów? Umiejętności dla młodzieżówki to jest sztafeta oczywiście, jest pierwsza i drugie jest rozwinięcie takiej linii bojowej. To jest dziecinny tor, natomiast dla grupy A i grupy C są rozwinięcie dwóch linii wodnych i oczywiście sztafeta również. Służy to do poprawy sprawności strażaków, także te umiejętności później są wykorzystywane przy braniu udziału w pożarach. Prezes OSP Jadachy ocenia umiejętności wszystkich strażaków bardzo wysoko. Bardzo dobrze są przygotowani wszyscy strażacy z terenu całej gminy, także ich sprawność jest bardzo wysoka, można powiedzieć. Czyli można to będzie zauważyć później przy odwijaniu tego ćwiczenia bojowego czy przy sztafecie. Bardzo dobre czasy, które można się poszczycić. A ja już tak w sumie od dłuższego czasu jestem w drużynie, bo już startowałam właśnie w młodzieżowej drużynie pożarniczej. No i teraz startuję w kobiecej. Jestem tu obeznana mniej więcej, co jak należy wykonywać. Już trochę widziałam po prostu. A jak pani dzisiejsza drużyna kobiet jest przygotowana i jak pani myśli, jak sobie da radę? Myślę, że poradzimy sobie dobrze, no bo trenowałyśmy i no myślę, że po prostu nie ma się czym przejmować, skoro wkładałyśmy w to wysiłek, starałyśmy się. Czy wystawiamy co roku drużynę męską. Jesteście dobrze przygotowani, tak? Tak, no troszeczkę teraz nam szaki popsuły, praca, różne wyjazdy chłopaków, także ciężko było się zebrać, ale kilka razy przetrenowaliśmy, także zobaczymy. Przyjechaliśmy się przede wszystkim tutaj zabawić, spotkać, odbyć, żeby się tutaj zawody odbyły. Tor jest bardzo dobrze przygotowany przez gospodarzy. Mam nadzieję, że tutaj frekwencja w postaci ludzi dopisze i będą w sportowej atmosferze zawody przeprowadzone. Mam bardzo dużo tutaj chłopaków przeszkolonych przez wszystkie kursy, od podstawowych po KPP, także jesteśmy zawsze gotowi do wyjazdu i każdy, który jest uprawniony, posiada wszelkie właśnie uprawnienia i jest na najwyższym poziomie tutaj, jeśli chodzi o przygotowanie do zawodów, tak samo jak wyjazd ratowniczo-gaśniczy. W rywalizacji męskich drużyn OSP najlepsi okazali się strażacy z OSP Alfredówka. Jeśli chodzi o kobiety, to wygrała drużyna OSP Jadachy. W kategoriach młodzieżowych drużyn pożarniczych zarówno chłopców, jak i dziewcząt złoto trafiło do drużyn z OSP Jadachy.